Cześć, witajcie. Dzisiaj podzielę się z Wami wrażeniami odnośnie testowania jednych z najnowszych myszek od Sharkoona, czyli serii Sharkforce Pro. I powiem Wam tutaj, że troszeczkę będzie na plus, ale też sporo niestety będzie na minus. Te myszki nie do końca przypadły mi do gustu, a dlaczego dowiecie się w dzisiejszej recenzji. Za to są bardzo niedrogie, ceny macie w opisie filmu. Zapraszam Was, zaczynamy! I oto przed nami myszki Sharkoon Sharkforce, czyli bardzo niedroga propozycja, ale dla niezbyt wymagających graczy. Co tutaj dostajemy na pewno w przystępnej cenie, to dość wygodna myszka z elementami LEDowymi. Widzicie, biała, niebieski napis Sharkforce albo czerwona, napis na biało, a od spodu jest czerwień. Mamy tutaj sensor optyczny, maksymalne DPI to jest 3200. Zobaczcie, specyfikacje mamy z góry ustawione poszczególne DPI 400, 1200, 2400, 3200. Nie ma możliwości zmiany. Mamy 6 przycisków i mamy przełączniki Omrona na przyciskach głównych, natomiast przy pozostałych przyciskach przełączniki wytrzymujące 3 miliony klików i sensor to PixArt PAW3307DL. THST. Taki raczej mało popularny sensor, jak już to w myszkach typowo budżetowych. Zobaczcie, przewody mamy w oplocie, zabezpieczone w myszce to jest nieźle. Mamy całkiem niezłe ślizgacze. Myszka się bardzo ładnie przemieszcza. Jest to myszka wagi średniej. No i całość mamy wykonaną z tworzywa, takiej dość przeciętnej jakości, niestrzałowe, po bokach troszeczkę bardziej chropowate, żeby może tak minimalnie stopowało kciuk, ale raczej to nie działa. Wielkościowo jest podobna do chociażby Zowie ZA13, którą testowałem dawno temu. I mamy tutaj przyciski główne, które pracują tak, czyli lekko, dość miarowo, naprawdę przyzwoicie. Natomiast rolka działa z lekkim oporem, że tak jak lubię, jest gumowana. Zobaczcie, troszeczkę wystaje, ale nie za dużo. Korzysta się z niej całkiem ok. No i co tu mamy jeszcze? Przełącznik DPI, dość cichy klikacz i świadczy nam o DPI też jasność tego wyświetlacza. Wam przygaszę, żebyście to bardzo dobrze widzieli. O, zobaczcie, widzicie kilka poziomów jasności jeszcze. Zgaszę wszystko, więc widzę, że bardzo dobrze to widać, natomiast jasność spodniego LEDu pozostaje bez zmian. I zobaczmy, jak to wygląda w myszce czerwonej. Tutaj czerwień, a tutaj też nam się robi coraz intensywniejsza ta biel, więc jest jak rozpoznać, które DPI mamy. I na podkładeczkę troszeczkę tego światła jest rzucane, więc przy ruchu w takim ciemnym pokoju jest całkiem fajny efekt. Powiedziałbym nawet, że czerwony tutaj intensywniej, a biały też ok, ale troszeczkę słabiej. No i mamy też przyciski boczne, które są dość dobrze umiejscowione. Zobaczcie, żadnej gimnastyki nie trzeba robić i posłuchajcie, jak one klikają. I druga myszka. Jest troszeczkę inna siła nacisku między tym z przodu a tym z tyłu, natomiast oba chodzą leciutko. Ten z przodu zapada się bardziej do obudowy, ten z tyłu stawia większy opór. Dlatego też wyczujemy po tej różnicy, który przycisk naciskamy, nawet w ferworze walki. Oczywiście sama rolka też działa jako przycisk, natomiast nie jest to w żadnym wypadku rolka 3D. Czyli działa tylko przód, tył i klik. A jakość tych bocznych przycisków jest też naprawdę niezła. Dostęp do nich jest po prostu dobry. Tak więc myszki są dalekie od ideału. Jakość wykonania też jest daleka od ideału. Natomiast cena jest bardzo niska i do tego kształt jest prosty, uniwersalny i dla gracza praworęcznego, i dla leworęcznego. Sam chwyt, pomimo braku jakichś kosmicznych materiałów, jest zwyczajnie prosty i wygodny. Można taką myszką grać, jeśli macie małe lub średnie dłonie, to będzie dobrze. Dla osób o dużych dłoniach też jest ok. Ewentualnie może być do crow gripa, jeśli ktoś lubi ten chwyt. Tak więc jest na tyle uniwersalna, żeby była propozycją dla graczy o różnej wielkości dłoni i preferujących przeróżne chwyty. Ok, tak więc myszka Sharkforce przed Wami. Mamy tutaj sensor optyczny 3200, to jest maksymalne DPI. Jest to PixArt PAW3307. Nie jest to jakiś sensor topowy, nie ukrywajmy tego. Wystarczy spojrzeć na jego specyfikację, ale mamy 1000 Hz, więc jest już nieźle. I skoki to 400, 1200, 2400 i 3200. Najniższa 400. Interpolacji brak. Teraz mamy 1200 i jeszcze jest OK. Następnie 2400 i już jest interpolowana i 3200 też jest interpolowana i to dość znacznie. Dlatego wiemy tutaj, że pierwsze dwie rozdzielczości do 1200 są generowane przez sam sensor, a pozostałe dwie są już mniej precyzyjne, bo generowane programowo. A teraz zobaczmy sobie, czy na podkładce twardej będzie tak samo. Dobra, jest 400, jest 1200, 2400, czyli podkładka nie ma znaczenia i 3200 i jest interpolacja. I co to oznacza, że w grach bardziej wymagających precyzji czy szybkości, to na tych wyższych DPI możemy niestety mieć problemy. I lecimy z testem paintowym, podkładka twarda, jako że już jest pod ręką. Dobra, powiem Wam, że na 400 jest ruch przyzwoity, płynny. Teraz 1200 też jeszcze nie interpolowane, pomimo że ruch na podkładce twardej jest po prostu szybki, to mamy tutaj dużą dozę precyzji, więc na miękkiej powinno być jeszcze lepiej. A teraz uwaga, interpolowana rozdzielczość, no jak widzicie, robią się tutaj powolutku artefakty, te linie są postrzępione, okręgi też są postrzępione i 3200. No dobrze, precyzja jakaś jest, dokładność jakaś jest, ale niestety widać to interpolowanie programowe, czyli przerwy w tym całym sygnale. Lecimy teraz na podkładce miękkiej 400, bardzo precyzyjne ruchy. Jak gracie w gry nie wymagające jakichś super szybkich ruchów i precyzyjnego sensora, ta myszka jak najbardziej będzie ok. Teraz 1200, no ale do jakiegoś CS-a czy Fortnite'a, gdzie jednak ta szybkość i precyzja jest wymagana, no to może być gorzej i w kolekcji Sharkoona, w ofercie Sharkoona są na pewno do tego myszki lepiej przystosowane, ale gracie sobie w przygodówki czy strategie, czy jakieś chociażby RPG, gdzie akcja nie jest taka dynamiczna, to taka myszka powinna dać radę. No zobaczcie, bardzo postrzępione, bardzo widać tą interpolację. Tak więc jest dokładnie tak samo, jak się spodziewałem. Nie ma zaskoczenia i sprawdzimy jeszcze sobie parametr LOD. Dobra, widzimy kursor. Ja od razu wezmę po dwie płyty, bo nie sądzę, żeby LOD było tak niskie. Dwie płyty, podkładka miękka. No i myszka jeszcze troszeczkę działa. Tak więc LOD jest tutaj, już wiemy, że wysokie, bo między pewnie drugą a trzecią płytą. Dokładnie, czyli pomiędzy 2,4 a 3,6 mm na podkładkach miękkich, a na twardej, zobaczcie, nawet na 3 działa. Tak więc powierzchnia inna i mamy jeszcze wyższe LOD. No i na koniec rzecz dość ważna. Ile ta myszka waży? No generalnie tak na dotyk mówiąc jest leciutka. Myślę, że około 80 gramów powinno być. O, nawet stówka. Czyli nawet się nie wydaje taka ciężka, Wam powiem. 100 gramów to jest dość przyzwoita waga myszki. Biorąc pod uwagę, że nie ma żadnych dociążeń, ciężarków, to jest ok. Co do jej ergonomii i ogólnie wygody stosowania słyszeliście w poprzedniej części recenzji, a teraz przechodzimy już do podsumowania. Aha, i oprogramowania Wam nie pokazałem, bo go po prostu nie ma. I tyle. Dobrze, podsumujmy. Szczerze mówiąc, poprzednia seria Shark Force bardziej przypadła mi do gustu i wizualnie, i pod względem jakości wykonania, i pod względem jakości chwytu. Tutaj te myszki są proste, są dość wygodne, ale jakość wykonania pozostawia tutaj jeszcze sporo do życzenia. Do tego mamy sensor, który ma kilka rozdzielczości niestety interpolowanych, więc jest to sensor do bardzo podstawowych zastosowań. Jak gracie w jakieś spokojne gry, typu jakieś strategie, przygodówki, inne takie, to możecie w taką myszkę spokojnie zainwestować, bo nie jest Wam potrzebny jakiś super sensor. Natomiast jak gracie w strzelanki, szczególnie sieciowe, jak CSGO i inne, to niestety sensor musi być już lepszy. Sharkoon oczywiście ma takie myszki też w swojej ofercie, chociażby świetne Drakonie czy SGM-1 Skiller. To są myszki, które mogę z czystym sumieniem polecić, ale serii Shark Force na chwilę obecną polecić nie mogę. Tak więc mówiąc krótko, bywało lepiej u Sharkoona. Tutaj te myszki wow, żadnego nie zrobiły. Są tanie, no i w sumie tylko tyle. Tak więc moje zdanie znacie, a ceny dokładne macie w linku w opisie filmu. Jeśli recenzja Wam się podobała, przydała, zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was, cześć!